Panie marszałku, Wysoka Izbo, na każdym spotkaniu, gdziekolwiek jesteśmy, słyszymy od ludzi: minister Czarnek musi odejść. Nie chcemy, aby niszczył przyszłość naszych dzieci i wnuków. Protestujemy przeciwko indoktrynacji i upolitycznieniu szkoły, przeciwko marnym płacom nauczycieli, przeciwko traktowaniu edukacji jako łupu politycznego PiS i trampoliny do osobistej, politycznej kariery ministra. To mówią ludzie. Dlatego złożyliśmy ten wniosek i podpisały się pod nim wszystkie kluby i koła opozycji demokratycznej. Bo dla nas jest to projekt obywatelski, bo proszą nas o to obywatele, których pan minister i posłowie PiS-u nie chcą słuchać. Wysoka Izbo, jest wiele zarzutów uzasadniających konieczność odwołania ministra Czarnka. I nie jest to jedynie program Villa Plus, w ramach którego miliony złotych z polskiej edukacji pan minister przekazał na willę dla swoich. Choć przyznaję, że jest to program wyjątkowo bulwersujący, szczególnie w sytuacji, w której obywatele latami czekają na swoje pierwsze mieszkanie, a program mieszkaniowy PiS okazał się jedną wielką klapą. Są też inne grzechy pana ministra. Przypomnę chociażby zrujnowanie prestiżu zawodu nauczyciela, ustalenie na poziomie płacy minimalnej pensji nauczycieli początkujących w zawodzie. I uprzedzając atak pana ministra, zapytam, dlaczego, choć przez 8 lat podnosicie wynagrodzenie nauczycieli, to ich pensja jest coraz marniejsza, a wykonywanie tego zawodu staje się upokorzeniem. Odpowiedź jest jedna. To nie dobro ucznia jest priorytetem dla ministra, a program partii i wykonywanie go za wszelką cenę i wbrew wszelkiemu rozsądkowi. Bo choć minister głośno krzyczy precz z komuną, to myśli i działa zgodnie z filozofią tamtego systemu i hasłem program partii programem narodu. Prezes Kaczyński powiedział kiedyś: musimy walczyć o duszę każdego Polaka. I minister Czarnek walczy. Chce wychować przyszłego wyborcę PiS. Temu ma służyć ideologizacja programów nauczania, likwidacja wiedzy o społeczeństwie oraz przepychanie fatalnego, ksenofobicznego podręcznika do HIT pana Roszkowskiego, notabene byłego europosła PiS. Temu ma służyć próba postawienia ponad rodzicami i nauczycielami politycznego kuratora oświaty. Na szczęście Lex Czarnek zostało dwukrotnie zawetowane przez pana prezydenta. Przypomnę też inne słowa prezesa. Gdybyśmy przyjęli założenia czysto moralne, to byśmy niczego nie mieli. I kryjącą się za nimi tęsknotę związaną z zapewnieniem materialnego zaplecza dla partii. Stąd program Villa Plus, stąd rozdawanie pieniędzy na badania, drenowanie budżetu państwa bez żadnych reguł i zasad. I jeszcze jedno. Język, którego używa pan minister. Język konfrontacji i wykluczenia. Zamiast szacunku, kultury osobistej, tolerancji i empatii, nasze dzieci i wnuki doświadczają języka agresji i stygmatyzacji. Odbierają od ministra lekcje, że dla osiągnięcia celów politycznych można manipulować, kłamać i obrażać, poniżać i dyskredytować tych, którzy mają inne zdanie. Nie chcemy oglądać tragicznych skutków takiego podejścia do wychowania. Dlatego minister Czarnek musi odejść.